Serek, dzisiejszy mecz z takim europejskim rywalem to trochę nawiązanie do ładnej historii Wisły Kraków. I pomimo tego, że był to sparing, no to chyba dzisiaj nie odpuszczał nikt. Tak, zgadzam się. No, kibice, atmosfera, ta cała otoczka, wydaje mi się, że totalnie nie dało się odczuć, że to był sparing. Wręcz można powiedzieć, że czuliśmy, że jest to bardzo ważny mecz i taki właśnie był. Chcieliśmy ten mecz wygrać. Niestety gdzieś tam dwie głupio stracone bramki. Już przeanalizowałem te dwie sytuacje, wiem, gdzie popełniliśmy błędy. No i na pewno to też fajny sprawdzian przed ligą, przed Rakowem, żeby wyeliminować, poprawić jeszcze aspekty gry. Więc tak jak mówię, naprawdę bardzo fajny sparing z fajnym rywalem. Czy towarzyszą jakieś specjalne uczucia, kiedy zdajesz sobie sprawę, że stoisz naprzeciwko takich zawodników jak Ospina, czy walczysz o piłkę z Politano? Na pewno byłem świadomy, z jakim zespołem gramy, ale też nie można powiedzieć, że do końca kontrolowaliśmy to spotkanie. W pierwszej połowie na pewno lepiej wyglądaliśmy, w utrzymaniu gdzieś tam fajnie razy kilka zmieniliśmy stronę, ale w drugiej połowie gdzieś widać było wyższość uważam rywali i to oni sobie stworzyli niestety więcej sytuacji, więc na pewno pokazaliśmy się uważam z dobrej strony, ale to też nam pokazuje, że jeszcze daleka droga. Dzisiaj, tak jak już wspomniałeś, na trybunach było bardzo dużo kibiców. Jak na ciebie wpływa taka atmosfera? Zwracasz na to uwagę w czasie meczu, czy bardziej starasz się skupić? Myślę, że to jest coś nieprawdopodobnego grać dla takich kibiców. Za bardzo podczas meczu nie jest w stanie człowiek, jeżeli jestem skoncentrowany, nie jestem w stanie dostrzec tej atmosfery, ale gdzieś jak piłka jest na aucie albo jest chwila przerwy, to na pewno da się odczuć i czuć. Mamy 12 zawodników na boisku i to na pewno pełną parą widać, czuć i słychać. To jedno dodatkowe spotkanie między spotkaniami ligowymi. Nie ma żadnej obawy, że będą ciężkie nogi na mecz z Rakowem, który no, zwłaszcza w tamtym sezonie pokazał się ze świetnej strony i teraz na pewno też nie będzie to łatwy pojedynek. Na pewno nie. Raków jest dobrą drużyną jak na polską ekstraklasę. Ma dobrych zawodników, dobrego trenera, fajny styl gry. Ale my tak naprawdę nie mamy się czego obawiać. Mamy fajny zespół, dobry sztab, fajnie wyglądamy i na pewno trzeba korzystać z tego wszystkiego i ciągnąć po prostu do przodu, bo tak jak mówię, my jesteśmy Wisłą Kraków, nie możemy się nikogo obawiać. Dziękuję ci bardzo. Dzięki bardzo.